Jak widzicie, znajdujemy się w Ludźmierzu, sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej. I za chwileczkę zobaczymy się z kustoszem tego sanktuarium, księdzem Maciejem. Tak, idziemy go poszukać. Wygląda to cudownie, ołtarz papieski. Przepiękne. To jest ten słynny dom pod tęczą, no, który wymaga jeszcze sporo roboty, jak widzicie. To jest... Tak to będzie w przyszłości wyglądało. Także tu jeszcze sporo roboty. Piękne sale, kiedyś tu będą. Jak widzicie, to wszystko na dolnym piętrze. Także to jeszcze, tu jest roboty, a roboty. Tu jest roboty, a roboty, a pieniędzy jest więcej. Także musimy się starać, żeby to jakoś pomóc też w tym wszystkim i żeby jakoś wesprzeć ten cel. Jak widzicie, tutaj są sale. No, jest. Turyści przyjeżdżają cały czas. Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. Już jest plebania. A tutaj słynne ogrody. W Ludźmierzu. Przepiękne. Ej, tu jest historia. Świętej pamięci pani Jankę, Jerzy Filek, świętej pani Janika Duda. Thank you.
a z nami już na żywo, z Ludźmierza, ksiądz Maciej Ścibor, nowy kustosz tego sanktuarium. Księża Macieju, witajcie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki, amen. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia na Górę Sobot. Tym razem wiadoma rzecz, że i tak jeszcze dacie mi korespondencję do niedzielnego programu. W sobotę przyjdzie do Chicago, ale jak już teraz tak mieliśmy okazję się spotkać tutaj osobiście, jest mi niezmiernie miło księdza osobiście poznać. No już zdążyłem obejrzeć tutaj tą budowlę. Tam jest te roboty, roboty i pieniędzy czaduzu. No to prawda, już się ruszył taki kolejny etap właśnie od prawie miesiąca już tam panowie podjęli tynkowanie, także już trochę pracy ubyło, ale rzeczywiście jest jeszcze cała masa tego, co tu trzeba przygotować, zrobić i no, myślę, że to będzie po trochę ubywało, ale jednak i rzeczywiście czasu i pieniędzy na pewno sporo jeszcze. Widzę, że pomimo, że rok szkolny się zaczął, autobusy z pielgrzymami przybywają. To sanktuarium wygląda przepięknie, czyściutko. Widać, jak jeszcze mówił też w korespondencji, że wszystko było myte, a więc widać świeżość tej posesji. No i przede wszystkim jeszcze taki urok tego wielkiego święta, które mieliście całkiem niedawno. To prawda, rzeczywiście pielgrzymów nie brakuje, mimo tego, że już prawdziwe wakacje się zakończyły, ale sporo jest jeszcze grup, które każdego dnia po 3-4 grupy nawet przyjeżdżają rzeczywiście i na taką indywidualną modlitwę i na Eucharystię, albo też właśnie chociażby zwiedzanie tego miejsca modlitwy w ogrodzie różańcowym. Kapłanów właśnie też sporo przyjeżdża z tymi grupami, więc no, raczej są to grupy bardziej religijne niż turystyczne, to na pewno. Jeśli chodzi o wydarzenie, to rzeczywiście ono właśnie ciągle jeszcze trwa, dlatego że w Dowentargu, w Galerii Jadki trwa jeszcze wystawa do 24. Właśnie tego wszystkiego, co nam się udało zebrać przez te parę miesięcy przygotowania. No i oczywiście właśnie z tą figurą Matki Bożej, która w Ludźmierzu tutaj przez 600 lat była. Pięknie. Spojrzałem z urokiem na te ogrody, no robią wrażenie. Nie dość, że pięknie zielono, to jeszcze w ogóle aura sprzyja. To też trzeba pracy, żeby to utrzymać, prawda? No rzeczywiście, to prawda, że akurat pracujących tutaj jest kilku. Od czasu do czasu jeszcze ktoś się pojawia, kto pomaga w tych pracach. No i dlatego no tak mamy nadzieję, że to będzie piękniało, bo też jeszcze trochę planów w związku też z tym właśnie ogrodem i jego renowacją też troszkę jest. Trochę się pozmieniało i ma być troszkę inaczej, ale może i pomalutku też takimi własnymi siłami właśnie takie odnowienie tych miejsc, takie jeszcze jakby nowe spojrzenie na coś, co tam w tym ogrodzie się ma pojawić, bo jest taki plan jeszcze takiej kaplicy zaśnięcia Matki Bożej właśnie w nawiązaniu też do chociażby drużek kalwaryjskich, czy w ogóle tego wydarzenia. Właśnie przejścia Maryi z tego świata do Królestwa Bożego. Jest jeszcze też taki plan, żeby w tym ogrodzie coś jeszcze nowego się pojawiło. Czy odwiedzają Was tutaj nasi rodacy z Wielkiej Wody? A rzeczywiście, przy okazji odpustu, no że wspomnę chociaż samego prezesa, też tutaj w Związku Podhalan, który się tutaj w Małżonku pojawił też z darem dla parafii od wszystkich kół właśnie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale też rzeczywiście przy okazji odpustu bardzo wielu przyjechało do swoich rodzin. Nawet jeszcze dzisiaj miałem okazję też tutaj poznać jedno małżeństwo, które też się pojawiło. Więc ludzie myślę, że przybywają do swoich rodzin też tutaj i korzystają z tego miejsca, żeby go odwiedzić, bo są związani czy jako darczyńcy, czy no właśnie chociażby przez modlitwę, czasami też sakramenty święte, bo tutaj zawierali sakrament małżeństwa, no więc też tutaj się pojawiają, odwiedzają Matkę Bożą. Sam jako Ludźmierz wygląda cudownie, pięknie położona miejscowość, oglądałem właśnie z lotu ptaka to zdjęcie tam w korytarzu, robi wrażenie, no i w środku tego Ludźmierza można powiedzieć piękne sanktuarium ludźmierskie. Przyciąga to chyba ze względu też na otoczenie, na krajobraz, to miejsce, no i przede wszystkim na historię, prawda? No oczywiście, jeśli chodzi o takie sięgnięcie gdzieś tam w głąb tych dziejów ziemi Podhala, no to sanktuarium no gdzieś tutaj się pojawia bardzo wcześnie. Ta historia ludźmierskiego kościoła, cysterców, którzy tutaj przybyli, żeby tą parafię założyć, tu przez pewien czas sami funkcjonowali. To też sprawia, że rzeczywiście samo Podhale dzięki Ludźmierzowi także zasłynęło. Do tego oczywiście no, Pan Bóg przez te znaki obecności Matki Bożej i błogosławieństwa przez jej stawiennictwo sprawił, że no, tak można powiedzieć, Ludźmierz stał się sercem Podhala.
Pięknie. Teraz już tylko czekamy na korespondencję, która dotrze w sobotę do Chicago. Będziemy ją emitować w radiu, w niedzielnym programie. A teraz dziękuję za te parę minut. Wiem, że ksiądz jest bardzo również zajęty. Jeszcze udamy się do sanktuarium, żeby pomodlić się, bo przecież wiadomo, że na powrotną drogę też tej modlitwy trzeba. Bóg zapłać. Na razie ksiądz Maciej Ścibur, nowy kustosz Sanktuarium Ludźmierskiego. Bóg zapłać. Daj Boże. Daje obrazki.